Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Bierz udział w trudach i przeciwnościach, jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Nikt walczący po żołniersku nie wikła się w zabiegi około utrzymania, żeby się spodobać temu, kto go zaciągnął. Również jeżeli ktoś staje do zapasów, otrzymuje wieniec tylko wtedy, gdy walczył przepisowo. Rolnik, który, który się trudzi, pierwszy powinien korzystać z plonów. Rozważaj, co mówię, albowiem Pan da ci zrozumienie we wszystkim. Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów, jak złoczyńca, ale Słowo Boże nie uległo spętaniu. Moim zdaniem takim żołnierzem, który walczył, choć w sposób bardzo można powiedzieć ukryty i nieoczywisty, była Anna Katarzyna Emerich dzięki której mamy księgi, w których jest w księgach jej objawień mamy spisane opis bolesnej męki Pana Jezusa Chrystusa oraz życia Najświętszej Marii Panny. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o jej walce i jej duchowym zmaganiu, zostańcie ze mną. Urodziła się w 1774 roku jako dziecko ubogich rolników. Już w dzieciństwie pojawiają się u niej dary nadzwyczajne, wizje, ale też ma taką umiejętność wskazania, na co ktoś choruje, i jednocześnie wskazania, jakiego leku, czy jakiego zioła w tamtych czasach powinien użyć, aby tę chorobę wyleczyć bądź y, zmniejszyć objawy. Jest przekonana. W swojej prostocie dziecka, że wszyscy tak samo odbierają świat, z podobną wrażliwością, dostrzegając te same elementy, czy słysząc głos Chrystusa bądź aniołów. Kuść swojemu zdziwieniu odkrywa, że niekoniecznie. Jest niesłychanie wrażliwa, bardzo radosna, a jednocześnie wpada w ekstazję i też są w jej życiu takie momenty wielkiej powagi. Kiedy przygotowuje się do pierwszej komunii świętej. Tak bardzo wchodzi w rozważanie męki pańskiej podczas przygotowania do sakramentu, pierwszej spowiedzi, że nie udaje jej się dotrzeć do kościoła, bo mdleje w drodze. Pozostałe dzieci biorą ją więc na ręce i zanoszą ją do kościoła, ale i tam jej nie udaje się wyspowiadać, ponieważ przy konfesjonale, klękając przy kratkach, wpada w płacz tak historyczny, no właśnie nie historyczny, ale tak mocny płacz, że nie jest w stanie wykrztusić słowa. Siada więc w ławce i płacze w ławce nad swoimi grzechami, a być może też nad grzechami innych. A na pewno płacze ze współczucia wobec tego, który dał się aby zmyć te grzechy, dał się ukrzyżować. Postanawia wybiera życie zakonne, ale jej rodzice są ubodzy. To jest przełom XVIII-XIX wieku. W związku z tym, żeby wstąpić do zakonu, musi mieć pewien posag. Pracuje, ciu, można powiedzieć, ciuła jakieś pieniądze na to, żeby mieć choć trochę, żeby siostry Augustianki, bo taki zakon wybrała, ją przyjęły. Postanawia nauczyć się grać na organach, po to, żeby też jakby być we wspólnocie użyteczna. Znajduje więc organistę, który uczy innych, który jest nauczycielem gry na organach i postanawia zamieszkać z jego rodziną. Ale okazuje się, że ta rodzina organistów jest tak uboga, że uboższa jeszcze od niej. W związku z tym, Anna Katarzyna, niewiele się zastanawiając, idąc za głosem swojego wrażliwego serca, oddaje im to, co uzbierała na swój posag zakonny, i wręcz zaczyna u nich pracować jako służąca, żeby ich wesprzeć, żeby im pomóc. Mimo to, bywają momenty tak wielkiej biedy, że mama Anny Katarzyny przynosi im chleb, żeby mieli jeść, mogli cokolwiek zjeść. Anna oczywiście dzieli się tym chlebem ze swoimi gospodarzami. Ostatecznie udaje jej się wstąpić do Augustianek, i tam ci następuje ciąg dalszy jej trudnych doświadczeń, ponieważ część sióstr krzywo patrzy na fakt, że jest obdarzona darami mistycznymi. Że zdarza jej się podczas liturgii wpaść w ekstazę, że słyszy czy widzi rzeczy, które ewidentnie przychodzą od Boga i też prowadzą ją, ale też innych mogą prowadzić w jego kierunku. W związku z tym Anna doświadcza przykrości, gorzkich słów. Jest cały czas obserwowana przez niektóre siostry, której wytykają najmniejsze błędy, bądź też kierują ją do prac, które są upokarzające i trudne. Mimo to ona jest szczęśliwa, że w tym klasztorze Augustianek, z tym, że proszę Państwa, to jest ten moment, kiedy we Francji wybucha rewolucja, a potem władzę przejmuje Napoleon. I ten przełom, przełom właśnie XVIII-XIX wieku, to jest bardzo trudny czas dla kościoła, zwłaszcza w Niemczech, zwłaszcza w Westfalii. Ponieważ Niemcy zostają podbite przez wojska Napoleona, i w 1811 roku klasztor siostry Anny Katarzyny Emerich zostaje skasowany. Co ona ma zrobić? Gdzie się, zna, gdzie się ma odnaleźć? Jest na liście takich, powiedzmy, ludzi gorszego sortu ludzi, którzy są postrzegani w społeczności, właśnie ze sprawą rewolucji, jako tacy gorsi, dziwni. Zakonnica to jest. Ludzie oświeceni, ludzie inteligentni i mądrzy nie przejmują się takimi przesądami jak wizje, ekstazy i życie zakonne. Anna Emerich idzie za głosem, który usłyszała od Matki Bożej. Maria jej powiedziała, bez względu na to, jak ci będzie się powodzić, zawsze otrzymasz pomoc. I rzeczywiście tak się dzieje. Kiedy w 1811 roku Anna wychodzi z zamykanego właśnie klasztoru, znajduje miejsce u pewnej pobożnej wdowy. Będzie do, u niej mieszkać przez następne dwa lata i będzie to też dla niej ciężki czas, ponieważ Anna nagle zapada na ciężką chorobę, która kładzie ją do łóżka, e, doprowadza do takiego stanu, że Anna jest prawie w stanie agonalnym. Wtedy przychodzi do niej dominikanin, żeby ją wyspowiadać, przygotować na śmierć. Ale się okazuje, że to nie jest jeszcze ten moment, że Anna jeszcze będzie żyła, będzie żyła przez e, następnych kilkanaście lat. Ponieważ ma do wypełnienia pewne zadanie w świecie, właśnie w tym świecie, który wydaje się negować Kościół, całkowicie rugować Kościół z przestrzeni życia, z przestrzeni społecznej, o politycznej nawet nie, nie wspominając. I w ten świat, tej rodzącej się pustki, Anna, wspierana przez swojego spowiednika, właśnie Dominikanina, i tu, tutaj mała glosa. To nie bez powodu dominikanie zostały wybrane. Oni mieli tradycję prowadzenia mistyczek właśnie też na tamtym terenie. I ojciec, ten ojciec potrafi rozeznać dary, którym Anna Katarzyna też wskazać, które rzeczy są prawdziwe, które są fałsze. W pewnym momencie u anny pojawiają się stygmaty. To oczywiście ściąga bardzo duże zainteresowanie, ale niestety głównie negatywne. W tym tekście, który czytam z listu Tymoteusza jest mowa o więzach, jest mowa o więzieniu. Anna Katarzyna zostaje przez specjalnie zwołaną komisję zamknięta w przestrzeni w jednej, jednym z domów. Nie ma do niej przystępu nikt poza jej spowiednikiem, jest cały czas obserwowana, jest tu pokażana, przechodzi bardzo bolesne badania. To bardzo to jest podobna droga, chociaż ona doświadczyła wiele gorszych psychicznych przykrości niż ojciec Pio. Są badane jej stygmaty na rękach, też ślady po biczowaniu ponieważ, i po koronie cierniowej, którą, które miała na głowie. Po wielu miesiącach komisja musi ze wstydem przyznać, że nie ma podstaw do stwierdzenia fałszerstwa. Anna Katarzyna zostaje zwolniona z tego uwięzienia. A pojawiają się naciski na tą komisję. No powiedzcie, o co chodzi, dlaczego ta kobieta ma stygmat? I kilka miesięcy po jej zwolnieniu i zamknięciu prac, przewodniczący tej komisji składa fałszywe świadectwo, że tam na pewno jest jakieś fałszerstwo. Nie wiemy jakie, ale na pewno jakieś jest. Ale w tamtym momencie Anna Katarzyna zaczyna dyktować swoje objawienia. Pojawia się poeta, który je spisuje, tłumaczy z dialektu westfalskiego na hochdeutsch, czyli na ogólnoniemiecki, i zaczyna je upowszechniać. One błyskawicznie są tłumaczone na francuski, włoski, idą, rozszerzają się na całą Europę, stają się bardzo popularne. Te dzieła, które dyktuje Anna Katarzyna, to jest właśnie bolesna, opis bolesnej męki naszego Pana Jezusa Chrystusa, z którego korzystał Mel Gibson, kręcąc pasję ale to jest też e, historia życia Najświętszej Maryi Panny. To, co jest najistotniejsze w życiu Anny Katarzyny, to jednak nie są te objawienia i to, co ona dyktuje. Co prawda w tych księgach przebija jej olbrzymia wrażliwość i to, że ona nie dodaje tam żadnych idei, koncepcji. Ona po prostu opowiada to, co widzi. Jest taką narratorką, która idzie z Chrystusem, jego drogą krzyżową razem z nim, umiera, towarzyszy jego umieraniu na Kalwarii i jego zmartwychwstaniu. Najistotniejsze to, co jest w życiu Anny Katarzyny, to jej olbrzymia wrażliwość, całkowite oddanie Bogu. I myślę, że jeśli byśmy pytali, czego szukać w jej życiu, w czym, ją na, w czym naśladować Annę Katarzynę, myślę, że w tym, że w czasach ciemności, negacji Kościoła, negacji wiary, wytrwania przy Chrystusie i Wrażliwości na to słowo, które On przez nas i do nas posyła.